Panie ministrze, jaka jest nasza narodowa doktryna obronna po rozwiązaniu Układu Warszawskiego? Agonia Układu Warszawskiego nastąpiła bardzo niedawno. Zatem wciąż obowiązuje poprzednia, ale mocno zmodyfikowana doktryna, akcentująca stronę obronną. I podstawowe założenia tej doktryny zachowują swoją aktualność i na tej podstawie skonstruujemy nowy model sił zbrojnych dostosowany do tego, co się dzieje w Europie, do tego, co się będzie działo. To jest do nowego obrazu politycznego Europy Środkowej i Wschodniej. Jak będzie ten nowy model wyglądał? No więc jest to pytanie, które wymagałoby więcej czasu. Generalnie wszystkie granice państwa bezpieczne w równym stopniu, w ślad za tym niezbędne pociągnięcia dyslokacyjne. Obowiązująca do niedawno strategia Układu Warszawskiego spowodowała, iż zasadnicze jednostki Wojska Polskiego zostały skoncentrowane na granicy zachodniej, natomiast wschodnia granica jest w znacznym stopniu odsłonięta. Jest to proces kosztowny, będzie wymagał jednak nie tylko pieniędzy, ale również i czasu. Dalej, w ślad za tym nie trzy, a cztery okręgi wojskowe rozmieszczone symetrycznie, tak by wszystkie granice były w odpowiednim stopniu zabezpieczone. No i dość istotne zmiany w organizacji ministerstwa, jak pani na pewno słyszała. Niebawem, mamy nadzieję, już cywilny minister ze swoim aparatem i zupełnie odrębnie generalny inspektor sił zbrojnych, naczelny dowódca na czas wojny, którym będą podlegały cztery okręgi wojskowe, jak już wspomniałem, marynarka wojenna i siły powietrzne. To są generalia. Tak. Jak będą funkcjonowały nasze siły zbrojne w sytuacji, kiedy zostały wprowadzone tak duże ograniczenia budżetowe? Tak, jest to wielki dyskomfort i w dłuższym dystansie czasowym oczywiście taka sytuacja skazuje siły zbrojne na agonię. Jest to proces wielce niebezpieczny i nie wolno do niego dopuścić. Mamy nadzieję, że w ślad za gospodarką, która zacznie ożywać, znajdą się pieniądze na to, by zrekonstruować armię, by była ona zgodnie z naszymi intencjami mniejsza liczebnie, ale sprawniejsza, bardziej mobilna, lepiej wyposażona i lepiej wyszkolona. Nastąpiły ogromne redukcje w wojsku, zarówno ze względu na ograniczenia sprzętowe, jak również i ograniczenia budżetowe. Czy Ministerstwo Obrony Narodowej otacza opieką osoby, które musiały odejść z wojska, i ich rodziny? Zna pani na myśli szczególnie żołnierzy zawodowych. Tak, otóż oczywiście. Jest to na pewno problem dokuczliwy, komplikuje plany życiowe ludzi, którzy związali się z wojskiem. Musimy tych, którzy odchodzą z wojska, podzielić tutaj na trzy grupy. Dwie dość liczne to są ci, którzy już nabyli praw emerytalnych i ich sytuacja no, nie jest aż tak trudna. I ci młodzi, którzy postanowili wycofać się z wojska i spróbować wystartować w innej dziedzinie. I to są grupy najliczniejsze, jak powiedziałem. Ich dyskomfort nie jest aż tak wielki, jakby się mogło wydawać. I jest trzecia grupa mniej liczna, tych, którzy w związku ze zmianami strukturalnymi w wojsku nie znajdują zatrudnienia w dotychczasowych miejscach służby, nie chcą się przenosić gdzie indziej. Tym staramy się pomóc, kierując ich na odpowiednie kursy nauki języka, biznesu, inne przeszkolenia zawodowe, tak aby im zamortyzować to lądowanie w cywilu. A kogo pozostawiacie w wojsku? Pewnie głównie kadrę fachową. Chcielibyśmy i dla tych najlepszych fachowców tworzymy systemy preferencyjne, no jednak jest to kwestia woli zainteresowanych. Oni muszą przede wszystkim chcieć. Nie mamy żadnych środków przymusu, żeby im nakazać pozostanie w wojsku. Panie ministrze, dlaczego tak wolno przebiega proces wycofywania wojsk radzieckich z Polski? Znaczy jest to sprawa pewnych zaszłości. Oficjalnym pretekstem, i może nie tylko pretekstem, jest brak koszar, brak mieszkań na terenie Związku Radzieckiego, czy byłego Związku Radzieckiego. Ale jest to oczywiście w dużym stopniu tylko pretekst. Obserwowaliśmy, szczególnie w tym roku, działania na zwłokę, jeśli idzie o negocjatorów ze strony radzieckiej. Chęć opóźniania tego procesu,
pod różnymi zresztą pretekstami, również tym, że jeszcze na terenie byłej NRD jest silne zgrupowanie wojsk radzieckich, no, podlega wycofywaniu również zgodnie z przyjętym planem i stąd musi być jakaś łączność i że te jednostki na terenie Polski mają do spełnienia swoje funkcje. Mam nadzieję, że po tych zmianach, które nastąpiły w Moskwie i w okolicy, strona radziecka zajmie bardziej elastyczne stanowisko. Jesteśmy żywotnie zainteresowani, aby ten proces uległ przyspieszeniu. Czy czujemy się teraz obecnie bardziej bezpieczni, czy mniej? W sytuacji politycznej, jaka nastąpiła? Na to pytanie nie uda się odpowiedzieć wprost jednym zdaniem, albowiem różnego rodzaju są zagrożenia i różny jest stopień tych zagrożeń. Więc myślę, że zagrożenia militarne oddalają się na całe szczęście. Że istnieje autentyczna wola budowy Europy bezpiecznej, spokojnej. Natomiast procesy, które w niej zachodzą, jednak nie są do końca bezpieczne i przewidywalne, szczególnie za polską granicą wschodnią. To, co tam się dzieje, stanowi wciąż jednak wielki znak zapytania. Uważam, że na pierwszy plan wysuwają się w tym momencie zagrożenia ekonomiczne. Polska jednak tkwi bardzo mocno jeszcze w starych strukturach, jest skazana w znacznym stopniu na zaopatrywanie w surowce z tamtego kierunku. Gdyby to wszystko z dnia na dzień zostało zerwane, nasza gospodarka znalazłaby się w bardzo trudnej sytuacji. Jaką widzi pan minister rolę wojska w tej sytuacji? Czy przejmiecie w chwilach pokoju, przejmiecie na siebie rolę obrońców również ekologii, powiedzmy, czy tak jak dawniej wojsko budowało mosty na przykład? Ja jestem przeciwnikiem takiej formuły. Po prostu armia powinna być mniejsza, ale cały swój czas powinna poświęcić doskonaleniu kunsztu obronnego czy kunsztu wojskowego. Natomiast budowę mostów i wszystkie inne tego rodzaju działania pozostawić fachowcom. Oczywiście ekologia jest naszym wspólnym problemem i wojsko ma tutaj również wiele do zrobienia na własnym podwórku i to będziemy czynili. Natomiast w skali państwa jest odpowiednie ministerstwo. Miejmy nadzieję, że pojawią się odpowiednie siły i że krok po kroku rozwiążemy i ten nabrzmiały problem. Czyli oddajmy wojsku to, co wojskowe. Dokładnie tak. Panie ministrze, na czym polega proces humanizacji życia wojskowego, który obecnie odbywa się? Tak, jest to trudne pytanie i bardzo trudny problem. Zacznijmy od odpolitycznienia. Otóż wojsko, szczególnie kadra zawodowa, z wielką ulgą i przyjęła propozycję wycofania wszelkich partii politycznych ze struktur organizacyjnych wojska. Jest za tym, aby wypełniać swoje funkcje obronne wobec państwa i narodu, nie mieszając się do polityki, która jest damą dość kapryśną. Czy żołnierz wojskowy może należeć do partii? Tak, do chwili obecnej jeszcze tak, bo nie nastąpiły odpowiednie regulacje prawne. One są w toku, odpowiedni projekt nowelizacji ustawy został przygotowany i złożony już do laski marszałkowskiej. Czyli de jure każdy żołnierz ma prawo wstępować do wybranej przez siebie partii politycznej, ale bardzo niewielu to czyni i myślę, że trzeba się z tego cieszyć. Więc to by była sprawa apartyjności, bo nie apolityczności, nie jesteśmy analfabetami. Każdy żołnierz na swój użytek ocenia zjawiska, które występują w polityce. Natomiast żadne partie na gruncie wojska nie powinny funkcjonować, bo byłby to element destabilizacji i zakłóceń. Humanizacja. Jest to rzeczywiście trudny problem, albowiem trzeba tutaj godzić ogień z wodą. Dyscyplina wojskowa, rygory, wymagalność z jednej strony, a z drugiej strony no, szczytne hasło humanizacji. Staramy się to rozwiązywać poprzez wytyczenie wyraźnych rubieży czasowych. Jest czas intensywnego, twardego żołnierskiego szkolenia. Jest czas relaksu, luzu, przestrzeń do wykorzystania przez każdego indywidualnie, zgodnie z własnym zapotrzebowaniem. Czyli nie twarda dyscyplina wojskowa od rana do wieczora, tylko ewentualnie trochę czasu na pomyślenie o jakimś swoim hobby. Właśnie tak, na samorealizację. Młodzi ludzie przecież
wciąż się jeszcze uczą. Staramy się tworzyć im tą szansę poprzez kontakt ze światem, przez telewizję satelitarną, poprzez kursy języków obcych, nawet kursy zawodowe. Jak będzie kształtowane morale kadry wojskowej? Przede wszystkim na szczytnych tradycjach oręża polskiego. To tak patetycznie zabrzmiało, ale trudno uniknąć tych słów. Wszystkich tradycjach, to chciałem mocno podkreślić. I tych, które tkwią głęboko w historii, i tych z ostatniej wojny światowej. Tak jak naród nie może egzystować bez historii, tak wojsko nie może być sprawnym organizmem podporządkowanym zadaniom patriotycznym bez świadomości swoich korzeni i swoich tradycji. Czyli nauka historii przede wszystkim? Tak, tej odkłamanej, tej bez białych plam, niezależnie od kierunku, bo te azymuty często prowadziły do przekłamań w historii. Czy zdążyliście, panie ministrze, zmienić już podręczniki? Czy macie już nowe podręczniki do nauki historii? To znaczy, wojsko nigdy nie miało jakichś specjalnych podręczników, były jakieś broszurki tematyczne i o tyle jest łatwiej po prostu w tej chwili wprowadzić do wojskowego krajobiegu materiał, co prawda broszurowy, ale już bardzo rzetelny. To się dzieje. Czyli korzystacie państwo z ogólnie drukowanych książek przy nauce? I nie tylko, mamy własny Wojskowy Instytut Historii, no który czyni bardzo wiele właśnie w tej chwili, żeby likwidować te białe plamy. Niedawno pan minister Komorowski był z wizytą w Stanach Zjednoczonych. Na pewno dużo opowiadał z tego, co zobaczył, co przeżył. Czy jakieś wzorce tam zaobserwowane chciałby pan minister wprowadzić w naszym wojsku? Pani, generalnie odpowiadając na to pytanie, nauczony doświadczeniem, nie chciałbym niczego przenosić bezmyślnie, albowiem no, na przykład Stany Zjednoczone, inna historia, inne współrzędne geograficzne, inna mentalność i takie niewolnicze przenoszenie pewnych rozwiązań na pewno nie byłoby skuteczne w naszych warunkach. Zatem staramy się podpatrywać i te rozwiązania, które mają szansę przyjąć się na naszym gruncie, stosować. Jeździmy nie tylko... Czy widzi pan minister takie rozwiązania? Tak, i one w określonym stopniu znalazły swoje odzwierciedlenie w nowym modelu sił zbrojnych, w całej strukturze organizacyjnej tych sił zbrojnych, ale również w programach szkolenia i tak dalej, i tak dalej. To nie jest proces zakończony, albowiem brakuje nam tu jeszcze jednego elementu, mianowicie technicznego wyposażenia sił zbrojnych. Do tej pory, jak pani się świetnie orientuje, byliśmy skazani na dostawcę sprzętu i uzbrojenia z jednego kierunku. Był to albo import, albo produkcja w kraju w oparciu o te licencje. Było to niezdrowe i w tej chwili jest to nie do przyjęcia, albowiem taki monopolista ma to do siebie, że może często dyktować jakieś rozwiązania polityczne. A więc poza wszelką dyskusją trzeba się od monopolisty uwolnić. Natomiast wciąż brakuje alternatywnego dostawcy. Nie możemy dzisiaj odpowiedzieć na pytanie, jakie samoloty będzie miało nasze lotnictwo w najbliższej i dalszej przyszłości, z jakiej będziemy korzystali artylerii i tak dalej, i tak dalej. Rozeznajemy rynki, wciąż jednak określone bariery funkcjonują i nie pozwalają nam podjąć tej decyzji. A przecież od sprzętu będzie również zależał model szkolenia żołnierzy, więc ten proces jeszcze jest daleki od zamknięcia. Zależy nam na przyspieszeniu tego procesu. Tak, i tutaj trzeba powiedzieć parę gorzkich słów prawdy z naszego punktu widzenia. Otóż wydaje mi się, że decydenci w państwach zachodnich działają w sposób rutynowy, standardowy, tak jak się działa w normalnych warunkach. Tymczasem i Polska, i Czechosłowacja, i Węgry, i inne państwa tej strefy geograficznej działają w sytuacjach szczególnych, w warunkach dynamicznie toczących się procesów. Wszelkie opóźnienia są tutaj bardzo niebezpieczne. Myślę, że pora się zastanowić i dostosować działania naszych sąsiadów. Zachodnich sąsiadów. Zachodnich, szczególnie zachodnich, do potrzeb czasu, do tego, co czas dyktuje. To znaczy pan minister sugeruje, że nie jest to sytuacja stabilna i trzeba ją indywidualnie rozpatrywać?
Tak, dokładnie tak. Sytuacja jest daleka od stabilizacji. Mówię, te procesy toczą się bardzo dynamicznie i trudno dzisiaj prognozować, w jakim kierunku się potoczą. Jaką rolę odgrywa w czasie pokoju Kościół w wojsku? W mojej ocenie pozytywną. Powtórzę to, co mówiłem już nieraz. Jeżeli żołnierz, katolik, będzie przestrzegał dekalogu w warunkach służby wojskowej, to wyjdzie to z pożytkiem dla dyscypliny wojskowej. Poza tym, jak pani się orientuje, świetnie, ponad 90% Polaków to ludzie wierzący. I stąd również w wojsku powinni mieć możliwość spełniania swoich obowiązków człowieka wierzącego. Jednym słowem, szanse na praktyki religijne i właśnie to im w tej chwili tworzymy. Co pan minister myśli na temat oddania teki ministra obrony narodowej osobie cywilnej? Myślę, że jest to rozwiązanie sensowne. Jest to rozwiązanie sensowne, albowiem z chwilą utworzenia cywilnego urzędu wojsko nie będzie musiało się zajmować prozaicznymi sprawami, którymi zajmować się nie musi. Mam tutaj na myśli szeroko rozumianą administrację, kwestie zaopatrzeniowe, koordynację wysiłku obronnego między poszczególnymi ministerstwami. Skupi się natomiast na tym, na czym powinno się skupiać, to jest na doskonaleniu gotowości obronnej, struktur militarnych systemu obronnego państwa. Czy osoba, która nigdy nie zetknęła się z wojskiem, będzie osobą kompetentną? Cywilny minister niekoniecznie musi umieć strzelać. Od tego jesteśmy my, ludzie w mundurach. Ważne, żeby był to człowiek przygotowany od strony politycznej do spełniania tej funkcji. I mam nadzieję, że taki człowiek się na tym stanowisku znajdzie. Czy mogę pana ministra zapytać o prognozy na zbliżające się wybory? Wie pani, jest to strasznie trudne pytanie. Czy polska scena polityczna jest strasznie podzielona na drobne fragmenty. Jeszcze z tego nie rysuje się żaden wyraźny obraz. Naprawdę trudno cokolwiek przesądzać w tej chwili, tym bardziej, że do wyborów jeszcze zostało parę tygodni. Czy pan minister chciałby może coś powiedzieć dla Polonii kanadyjskich? Nie chciałbym przy tej okazji mówić o sprawach osobistych, ale gdzieś tam w Kanadzie żyje moja niedoszła narzeczona. Czyli pozdrawiamy pana ministra narzeczoną. Wolałbym tego nie czynić, oczywiście. Muszę pani powiedzieć, że cieszy niezmiernie to, co Polonię wciąż łączy z macierzą. Mamy tego dowody nieomal na co dzień. Nie dalej jak wczoraj spotykaliśmy się z weteranami 1. Dywizji Pancernej generała Maczka. Na wybrzeżu bawią weterani marynarki wojennej z czasów II wojny światowej koło Portsmouth. Te kontakty są teraz coraz ściślejsze i naprawdę są budujące. Nasza młodzież po prostu łaknie wiedzy o tamtych wydarzeniach z ust ich uczestników, a oni cóż, tyle lat nostalgii i tęsknoty wreszcie zaspokojonej. Myślę, że w określonym stopniu odnosi się to również do Polonii kanadyjskiej. Czujemy, że przynajmniej swoimi sercami są blisko nas i to nas bardzo cieszy. Panie ministrze, serdecznie dziękujemy za rozmowę. Życzymy oczywiście sukcesów i osobistych, i na polu wojskowym. No i dużo spokoju. Dziękuję pani serdecznie. Dziękuję bardzo.